Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Perseverance Pity Free. Kochani, kontynuujemy sobie wątek naszego Jacka. Jacka, tak? Tak, Jack, dobrze pamiętam. Jacka, który w sumie rozstał się z Karen i wpadliśmy do miasta. Miasta rządzonego przez szeryfa i jego bandę. I co jest najlepsze, nasza córka w tej chwili jest w rękach Elin. Elin, która była osobą bliską dla naszych bohaterów w sumie. Najbardziej dla żony Jacka. Zobaczmy, co się dalej stanie. Elin, Elin, Elin. Zawsze to samo. Ile już tu siedzę? 5 minut? Godzinę? Poprawiam perukę. Nie mam pojęcia, co Karen robiła w szpitalu, ale zostawiła moje włosy w kompletnym nieładzie. Włosy. Głowę. Co tam się właściwie dzieje? Cała ta opowieść o katastrofie, ściganiu przez wojsko, brzmiała niewiarygodnie. Dalej brzmi. Im dłużej o tym myślę, tym bardziej to wszystko wydaje się absurdalne. Ale kiedy słyszałem tę historię z ust Karen, zaufałam jej. Uwierzyłam. Dalej wierzę. Wiem, że to wszystko jest bardzo ważne, ale chciałabym, żeby powiedziała mi więcej. Nie rozumiem, co się dzieje. Chociaż to nic nowego, prawda? Nie muszę rozumieć. Tak długo, jak robię to, co do mnie należy, nie muszę wiedzieć nic więcej. Dopóki jestem przydatna, mogę być słodką, niezdarną Elin, prawda? O kurczę, czyżby to ukraiński agent? Biorę głębszy wdech. Myśli. Za dużo myśli. Jak zawsze. Rozglądam się. Na parkingu nikogo nie ma. Ze szpitala też nic nie słychać. Zerkam na godzinę i grzebię w torebce. Wyciągam kluczyki. Wkładam jeden do stacyjki. Jeszcze raz patrzę na zegarek. Moja zmiana zaczęła się pół godziny temu i nikt nie dzwoni? Sprawdzam telefon. Prawie rozładowany, oczywiście. Ale jeszcze działa i nie ma żadnych nieodebranych połączeń, wiadomości. Zadzwoń do Natalii, albo sprawdź, co się dzieje. Czy wtedy jeszcze mogliśmy... W sumie Natalii chyba już nie miała telefonu, więc i tak się nie dodzwonimy. Przynajmniej o tej godzinie chyba. Sprawdźmy, co się dzieje. Wzdycham i wrzucam telefon do torebki. Uchylam okno i nabieram świeżego powietrza. No dobrze. Gdyby coś się działo, Natalii na pewno dałaby znać. Ostrzegłaby mnie. Przecież wiedziała, że mam ją zmienić. Ale co jeśli nie miała okazji? Jeśli... Nie. Dosyć. Wiem, jak to się skończy. Jeśli sama tego nie sprawdzę, będę o tym myśleć do rana. Naciskam klamkę i wychodzę z samochodu. Zatrzaskuję drzwiczki i powoli obchodzę budynek. Idę w stronę wejścia. Mogą mnie potrzebować, muszę to sprawdzić. Coś na pewno się dzieje. Ta cisza to nie jest normalne. Muszę to sprawdzić. Tylko co później, Erin? Jeśli faktycznie coś się stało, wpadniesz na oddział i... I co? Wyniesiesz wszystkich na rękach? Może zadzwonić na policję? Tylko właściwie z czym? Przystaję z mędlikiem w głowie. Z oddali dobiega warkot silnika, coraz bliższy i głośniejszy. Po paru sekundach staje się przeraźliwym rykiem. Auto wyje, jakby próbowało obudzić umrzyka. Oglądam się, żeby sprawdzić, kto robi tyle hałasu. Auta nie ma.
Ale jest motocykl. Jeden z tych wielkich i ostentacyjnie głośnych. Dosiada go również krzykliwy facet w czerwonym golfie, skórze. Trochę jak męska motocyklowa wersja Karen. Jazgot ustaje. Maszyna zatrzymuje się tuż przed wejściem szpitala. Hej, odwiedziny? A, przepraszam, słucham? Prułem tu jak na wyścigi. Muszę kogoś odwiedzić, bałem się, że nie zdążę. Ale skoro nie jestem jedyny, może nas jeszcze wpuszczą, co? Uśmiecha się, zsiadając z motocyklu. Zdejmuje kask. Równe, białe zęby, bujne włosy, zadbana twarz. Na pewno nie jest stąd. Pracuję tu. Jestem tu pielęgniarką, więc... Serio? Nie wyglądasz. Słucham? Znaczy, świetnie wyglądasz. Na pewno nie jak ktoś, kto zasuwa po 12 godzin. Zerkam na niego niepewnie. A, podlizuje się. Komplement? Tak po prostu? Na pewno nie. Uśmiecham się. Dzięki. Zobaczymy. Nie ma sprawy. Cholernie ciężka robota. Podziwiam, że chce ci się do niej biegać w obcasach. Wyciąga do mnie rękę. Roger, swoją drogą. Swoją drogą, Elin. Uśmiecham się lekko i podaję mu rękę. Swoją drogą, Elin. Odzajemnia uśmiech i ściska moją dłoń z entuzjazmem. Niezmiernie jej miło. Słuchaj, Elin. Myślę, że możemy sobie pomóc. My? Sobie? Oho, już wiem skąd ta uprzejmość. Ja jemu na pewno. My sobie? Staram się brzmieć jak najuprzejmiej. Mój kumpel, Tim, leży tutaj. Wybraliśmy się na wycieczkę krajoznawczą, ale biedak wpadł do rowu przez durnego łośka. Zwierzakowi się nic nie stało, nie martw się. Nad nimi i tak miał szczęście, ale jego maszynka... ciężko to zniosła. Zdycha i przychodzi do schowka z tyłu motocykla. Cały dzień próbowałem ją naprawić. Straciłem poczucie czasu i teraz jest tu. Jestem tutaj. Ostro po godzinach, z siatką coli i batonów. Pomożesz mi trochę osłodzić życie Tima? Nie chcę sterczeć pod drzwiami jak ostatni frajer. Wyjmuję reklamówkę i wlepia we mnie proszące spojrzenie z prostotusznym uśmiechem. Słodki łobuz, co? Witalu jest niebezpiecznie? Dobra, powiedzmy prawdę. Muszę mu powiedzieć, żeby się stąd wynosił. Najwyżej wróci rano. Tim wytrzyma jeszcze parę godzin. Roger, w szpitalu coś się dzieje. To nie jest dobry moment na odwiedziny, wiesz? Jakieś kłopoty? Żebym sama to wiedziała. Nie wiem, To skomplikowane. Chcę to sprawdzić. Mija kilka sekund ciszy. W takim razie, tym bardziej nie powinnaś iść sama. Chodź, we dwójkę będzie raźniej. Macha na mnie ręką i rusza w stronę wejścia. Przysięgam, ten człowiek. I co ja mam zrobić? Truktam za nim. Roger! Podamy do środka i doganiam go. Zaczekaj! Ogląda się na mnie. Chyba im szybciej sprawdzimy, co się dzieje, tym lepiej. Daj mi się rozejrzeć. Cokolwiek się tutaj nie dzieje, nie powinniśmy tak wparowywać na oddział. Muszę się rozejrzeć, upewnić, że nie wpadniemy na Natalii. Raczej nie chodziło mi o Natalii, tylko raczej o zombiaka. Chociaż, z drugiej strony, jeśli ktoś byłby w stanie zapanować nad Rogerem, to tylko ona. Poczekaj chwilę, muszę coś sprawdzić.
Ale cisza. Zresztą, poprzednim razem jak tu byłem, też było mało ludzi. Zawsze macie taki spokój? Zwykle jest cicho, zwłaszcza w nocy. To mały szpital, z reguły wieczorem mało się dzieje. Ale to dziwne, żeby nikogo nie było na recepcji. Żadnej z pielęgniarek, ochrony. Ale nie aż tak. To dobrze czy źle? Rozglądam się. Jeszcze nie wiem. Przechadzam się po poczekalni. Zaglądam w jeden korytarz, drugi. Nic. Cicho i pusto. Wracam do Rogera, który właśnie nachyla się przez okno recepcji, zaglądając na ekran komputera. Udawaj, że nie widzisz. Udaję, że nic nie zauważyłam i zerkam w innym kierunku. Podchodzę bliżej. Roger? Tak? Już stoi oparty o blat recepcji, jak gdyby nigdy nic. Zaczekaj. Sprawdzę, gdzie leży twój kolega. Jak się nazywał? Tim Davis. Przyjechaliśmy tu wczoraj wieczorem, jeśli to pomoże. Siadam przy biurku i sprawdzam księgę przyjęć. Tim. Jest. Timothy Davis. Przyjęty wczoraj po 20 po wypadku. Stabilny. Ale brak numeru sali. Wzdycham i obracam się do komputera. Wpisuję hasło. 4 jedynki? Poważnie? Zerkam na niego zza ekranu. Zagląda do mnie przez okno z zaczepnym, rozbawionym uśmiechem. Tim leży na pierwszym piętrze. Chodźmy. Im dłużej tu jestem, tym bardziej mam wrażenie, że coś jest nie tak. W nocy zawsze jest cicho. To moja ulubiona pora zmiany. Ale nigdy cisza nie jest tak głucha. Mam złe przeczucia. Elin, ty zawsze masz złe przeczucia. Złe myśli. Nic nowego. Twój nieodłączny towarzysz. Prowadzę Rogera na klatkę schodową. Nic nie mówi, ale widzę, że od czasu do czasu posyła mi nerwowe spojrzenia. Nie znoszę szpitali. Zerkam na niego. Wygląda na poddenerwowanego? Boisz się? Idzie tuż przy mnie, trzymając się nieco z tyłu. Zaciśnięta szczęka, czujne spojrzenie. Boisz się? Obrusza się i natychmiast zasłania uśmiechem. Otwiera usta, gotowy, żeby zaprzeczyć, ale w końcu to tylko opiera się o barierkę i wzdycha. Ej, nie powiesz mi, że to nie wygląda chociaż trochę jak na początek horroru. Stawiam kroki na pierwszych stopniach, zerkając na Rogera. Uśmiecham się lekko. Możesz wrócić się rano, jak chcesz. Nie ma mowy, już siedzimy w tym razem. Poza tym... Ej, słyszałaś? Wystaje i nasłuchuje. Cisza. Kręcę głową. Roger rozgląda się, po czym macha ręką i wskazuje po paru stopniach. Skakuje po paru stopniach, doganiając mnie. Zresztą, wiesz, mam dostawę dla Tima. Uśmiecha się, pewnie ściskając siatkę w dłoni. Idziemy ramię w ramię. Wchodzimy na oddział, na pierwszym piętrze. Tim leży na sali numer 23. Jeden skręt wzdłuż korytarza i... Krzyk. Przeraźliwy, zdzierający gardło wrzask. Zatrzymuje się jak sparaliżowana. Po kilku sekundach osłupienia Roger rusza przodem. Tim? Erin, gdzie on jest? 23. Sala... Au! Wychodzę z zakrętu i wpadam prosto na Rogera. Kiedy łapię równowagę, widzę czerwoną kałużę i kolejną. Całą ścieżkę krwawych plam prowadzących wzdłuż korytarza od drzwi z drugiej klatki schodowej. Zanim dociera do mnie, co widzę, znów rozlega się wrzask. Tym razem przeraźliwy wysoki z sali na końcu korytarza.
Łoskot, zamieszanie. Ze drzwi przed nami wypada pacjentka w piżamie. Na nasz widok otwiera szeroko oczy, usta. Chce krzyknąć. Nie zdąża. Upada jak szmaciana lalka, zmieciona z nóg przez... lekarza? Człowieku, to co ty? Postać w kitlu, podrywa głowę. Drapieżne zęby, twarz ociekająca krwią. Potworne szpony wbite w szyję pacjentki wijącej się w bezgłośnej agonii. Błędne spojrzenie nagle utkwione we mnie i Rogerze. Uciekaj! Rzucam się do ucieczki. Próbuję złapać Rogera, ale wyrywa się i pędzi w drugą stronę. Timmy! Tim! Ułamki sekund. Nie mam czasu. Biegnę zza zakręt, nie oglądając się za siebie. Słyszę tylko przeraźliwy charkot i szponiaste dłonie plaskające o posadzkę. Co do tego dźwięku zombiaka, moi drodzy, taka wtrątka. Jestem niemalże pewny, że jest to dźwięk z Seven Days to Die. Nie wiem, czy przypadkiem autorzy Perseverance nie ukradli tego dźwięku. Serio, takie mam wrażenie. Jestem tuż przed drzwiami. Już prawie. Z drugiej strony o szybę uderza kolejne cielsko potwora. Pielęgniarki, z którą dzisiaj miałam być na zmianie. Krzyk. Z zaskoczenia strachu. Zdaję sobie sprawę z tego, że to mój głos. Odwracam się i widzę doktora dopadającego w moją stronę. Odsuń się, padnij. Padnijmy. Albo odsuńmy się. Dobra, odsuńmy się. Odsuwam się od drzwi, które otwierają się z hukiem. Do środka wdziera się kolejny potwór. Wpada na doktora na moment, wytracając siebie i jego z równowagi. Rozlega się przeraźliwe warczenie. Wpadam na ścianę. W uszach słyszę szum własnej krwi. Nogi ledwo trzymają pion. Pielęgniarka zamachuje się na mnie. Łapie za włosy. Wyszarpnij się, możemy. Bez problemu, nie mamy włosów w sumie. Szarpię się, krzyczę. Uciekam przed ostrymi pazurami. Przemieniona traci chwyt, a ja wyślizguję się, ale natychmiast widzę przed sobą lekarza. Szponiasta ręka zamachuje się, a ja wiem, że nie ucieknę. Nagle ktoś mnie odciąga. Uderzam o ścianę. Elin, z drogi! Kulę się. Słyszę przeraźliwy szum. Widzę snop białej piany. Strzelający w lekarza i pielęgniarkę. Ktoś łapie mnie za ramię i podrywa. Ciągnie mnie za sobą, prawie się przewracam. Nogi plączą się, gdyby były z gumy. Żyjesz? Słyszę go, ale nie mogę nic powiedzieć. W głowie mam pustkę. Cholera jasna! Z drugiego końca korytarza wypadają kolejne potwory. Strach pielęgniarek, lekarzy w szpitalnych piżamach. Elin? Inne wyjście? Wyjście. Schody. Chuj ze schodami! Gdzie jeszcze? Jakaś winda? Winda, tak! Umrzesz. Zaraz umrzesz, Elin. Skup się. Rozglądam się. Najbliżej nas są drzwi z napisem nie wchodzić. Przejście dla personelu, teraz może być zamknięte. Zaraz obok nich winda. Powolna i wadliwa. W awarii średnio raz na miesiąc. Elin! O, winda czy drzwi dla personelu? Drzwi dla personelu. Wtedy. Rzucam się na drugą stronę korytarza i dopadam do drzwi. Zamknięte. Oczywiście. Roger, winda! Kurwa! Roger strzela strumieniem śniegu w stado przemienionych. Cofają się odrobinę. Wciskam przycisk, modląc się, żeby winda była na naszym piętrze. Rozlega się dzwonek i drzwi powoli ślamazarnie rozsuwają się przed nami. Sylwetki potworów rosną mi w oczach. Patrzę na plamy krwi, na znajome twarze pokrzywione w amoku. Karen, co ty zrobiłaś?
Do środka! Wciskam się do wnętrza windy, a Roger wyzwala całą moc gaśnicy. Tam wycofuje się tuż za mną, wrzeszcząc na całe gardło. Nie wiem, czy chcę odstraszyć potwory, czy dodać sobie odwagi. Wciskam guzik i drzwi powoli się zasuwają. Samą porę, bo gaśnica krztusi się, wydaje jeszcze kilka kaszlnięć i cichnie. Potwory, widząc co się dzieje, szarżują na nas. Roger wrzeszczy jeszcze głośniej i rzuca pustym kanistrem, trafiając jednego z przemienionych w twarz. Rzucam się do wejścia windy. Oboje kopiemy, okładamy pięściami szponiaste łapy, próbujące wedrzeć się do środka, a w końcu drzwi zamykają się i na moment wszystko cichnie. Stoimy w ciszy przez całą krótką drogę na dół, dysząc ciężko. Nie patrzę na niego. On nie patrzy na mnie. Co tu się do cholery dzieje? Wychodzimy z windy. Idę prosto na recepcję. Nawet się nie orientuję, kiedy zaczynam biec. Dopiero kiedy jestem na parkingu, przed szpitalem, zatrzymuję się i oglądam. Roger jest tuż obok. Nagła cisza dudni w uszach. Wieje się. Nagle świat zaczyna wirować. Elin, zrobili ci coś? Łapię się jego ramienia. Na moment zamykam oczy. Stres zdecydowanie mi nie służy. Kręcę głową i nabieram świeżego powietrza. Wynośmy się stąd. Wynośmy się stąd w cholerę. Pójdę na komisariat, ty uciekaj. Uciekaj. Ja pojadę do szeryfa. Co? Elin, uciekaj stąd, dziewczyno! Unoszę na niego spojrzenie. Co jak rozbiegną się po miasteczku? Zaatakują innych. Otwiera usta, ale w końcu tylko wzdycha. Przejeżdża palcami po włosach, biorąc głębszy wdech. Przez telefon nikt nam nie uwierzy, co? Uśmiecham się lekko. Ty byś uwierzył? Jasne, że nie. Cholera. Dobra. Chodź, jedziemy, zanim tu za nami przylecą te... tamci. Roger, ty uciekaj, ja... Elin, w tym stanie, w najlepszym wypadku, wykrzaczysz się gdzieś na zakręcie. Chodź, nie ma czasu. Ma rację. Bez niego nie dam rady. Ups, przepraszam was serdecznie za ten dźwięk telefonu. Jak zwykle pewnie Orange sobie w kulki leci. Oczywiście. Orange ze swoją promocją na mecz dzisiejszy. Bez niego nie dam rady. Pomaga mi się na sobie oprzeć, po czym prowadzi do motocyklu. Droga na komisariat jest szybka. Jednocześnie głośna i cicha. Żadne z nas się nie odzywa. Jest za Rogerem, trzymając się go. Warkot silnika dudni mi w uszach, odrobinę zagłuszając myśli, które cały czas wracają. Przyjaciele z pracy, pacjenci rozerwani na strzępy, krew na posadzce. Zamykam oczy, skupiając się na dźwięku motocykla. Dojeżdżamy na miejsce. Dopiero teraz, kiedy staję na nogi, czuję zmęczenie. Opieram się o siedzisko, zerkając w stronę komisariatu. Jak się czujesz? Napotykam uważne spojrzenie Rogera. Bywało lepiej, a ty? Jak ty się czujesz? Pytanie zbija go z tropu. Suwa ręce do kieszeni i wzrusza ramionami. Chodźmy do środka, co? Cały czas mam wrażenie, jakby coś miało na mnie wyskoczyć ze krzaków. Uśmiecham się lekko. Rozumiem. Doskonale rozumiem. Ruszamy na komisariat. W
środku większość stanowisk jest pusta. No tak, co takiego mogłoby się dziać w takim sennym Greyville? Erin? Co się stało? Kto to jest? Jill podchodzi do nas, robiąc wielkie oczy. Patrzy na mnie, jakbym zobaczyła ducha. A zaraz po tym mierzy spojrzenie Rogera. To Roger. Poznaliśmy się niedawno. Macie tu szeryfa? Musimy pogadać. Możecie pogadać ze mną. O to chodzi. Mierzę Rogera nieufnym spojrzeniem. Chyba jeszcze nie zdarzyło się, żeby Jill polubiła kogoś z zewnątrz, poza miasteczka. Hej. Jill. Słuchaj, Jill. Mamy naprawdę kiepski dzień i bardzo nieśmieszną historię do opowiedzenia. Nie chcę mi się jej powtarzać dwa razy. Zaprowadzisz nas do szefa? Widzę, że Jill zerka na mnie, szukając potwierdzenia. Pomożesz nam? Czy nie mamy czasu? Nie mam czasu. Te potwory ze szpitala mogą się rozbiec po mieście w każdej chwili. Nie ma czasu na formalności. Naprawdę nie ma czasu. Potrzebujemy 5 minut u Hala. Proszę. Staram się brzmieć tak stanowczo, jak to możliwe. Zostaje od Jill niepewne, badawcze spojrzenie, które natychmiast staje się nieufne, kiedy wraca do Rogera. Policjantka opiera ręce na biodrach. Słuchajcie, usiądźmy i opowiedzcie mi, o co chodzi. Na spokojnie. Wszystko przekażę Halowi. Świetnie. To przekaż mu, że jak nie ruszy dupska zza biurka, wszyscy umrzemy. Co ty... Hal! Hal, tak? Możesz tu do cholery przyjść, proszę? Głos Rogera i tak jest donośny. Teraz niesie się po całym komisariacie. Możesz się zamknąć? Hal! Hal! To wygląda tak absurdalnie. Roger drący się na środku komisariatu. Jill próbująca go uciszyć. Kilku policjantów dookoła nas zdezorientowanych, rozbawionych, zirytowanych. Nie trwa to długo. Zaraz z góry słychać trzaśnięcie drzwi, a potem kroki zbliżające się do nas po schodach. Na stopniach staje szeryf Hall. Czy ktoś mi powie, co tutaj się dzieje? Marszczy siwe brwi, od razu odszukując spojrzenie Rogera. Nowa twarz, niepasujący element układanki. Potem jego spojrzenie wędruje na mnie. Błyska w nim zaniepokojenie, może nawet troska. Próbuję to ustalić, szeryfie, ale ktoś nie rozumie. Dosyć. Elin, co się stało? Wszystko w porządku? Drgam, zaskoczona. Musimy porozmawiać, szeryfie. To nie może czekać. Al patrzy na mnie chwilę, po czym kiwa głową. W takim razie chodźcie. I rusza z powrotem po schodach. Wymieniam spojrzenie z Rogerem i idziemy za szeryfem. Jak ty mnie, Jill, wkurwiasz. Prowadza nas do gabinetu i wskazuje krzesło przed biurkiem. Siadajcie, proszę. Ty musisz być Roger. Ta, szeryfie, w tym waszym Greyville dzieją się chore rzeczy. Szpital to cholerna pułapka. Al marszczy brwi. Co to ma znaczyć? Szpital to teraz stykająca bomba. Ale wszystko zaczęło się wcześniej. Pewnie jeszcze zanim poznałem Karen. Nabieram powietrza i opowiadam wszystko, co wiem. Zaczynam od tego, jak pojawienie się u jednej dziewczyny wywróciło mój wieczór do góry nogami. Jak Karen opowiedziała mi niewiarygodną historię, a potem pomogła mi dostać się na oddział. Mówię o pojawieniu się Rogera, naszym wejściu do szpitala. Milknę, kiedy przypominam sobie krzyk Tima, wrzask jednej z pacjentek rozrywanych na strzępy. Opisuję wykrzywiony obraz przemienionych. Długie szpony, zakrwawione twarze i ubrania, błędne spojrzenia dzikich bestii. Opowiadam, jak ja i Roger ledwo uszliśmy z życiem. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Przepraszam was za jakieś dziwne dźwięki i tak dalej, ale tak mnie cholernie boli gardło, że już naprawdę te ostatnie minuty to po prostu czytam na siłę, żeby tylko to nagrać do końca. Po prostu ledwo gadam. Tak czy inaczej, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro.
A my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Perseverance. Trzymajcie się. Hej, hej.